Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania na teren całej dzielnicy Piątej Krobocza. Paragraf pierwszy. Rada dzielnicy Piątej Krobocza wnioskuje do prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa, aby rozszerzyła strefę płatnego parkowania na teren całej dzielnicy Piątej Krobocza. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie podjęcia. Uzasadnienie. Rada dzielnicy Piątej Krobocza stoi na stanowisku, że strefa powinna obejmować całą dzielnicę, nie tylko jej wybranej jej części, gdyż prowadziłoby to do nierównego parkowania mieszkańców. Ponadto strefa płatnego parkowania powinna być wyznaczona równomiernie w stosunku do centrum miasta. Wynika to z tego, że napływały do nas głosy mieszkańców w związku z tym, że wprowadzenie strefy proporcji zbliża się nieuchronnie, że te tereny, które zostały wycięte w dosyć taki dziwny sposób, między innymi przy ulicy Wrocławskiej, Wąża, takie są zęby, które zresztą zarząd się do tego zdania no nie mają uzasadnienia. Powinna być w jednej odległości od centrum miasta strefa powinna obowiązywać, a nie, żeby nie było takich sytuacji, jakie obecnie mają miejsce na granicy obecnej strefy, czyli tuż za alejami Trzeciej, gdzie zaparkowanie samochodu w ciągu dnia kończy samochodu. Także jeżeli strefa chce spełnić swoją rolę, to musi obejmować całą ulicę. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, czytając wcześniej uzasadnienie odnośnie wprowadzenia tej strefy, ja zrozumiałem tam myśl przewodnią taką, że jak gdyby rozszerzenie tej strefy płatnej będzie następowało sukcesywnie. Czyli byłbym za tym wszystkim, co Pan Przewodniczący tu przed chwilą mówił, natomiast wydaje mi się, że ewentualnie nasza propozycja powinna obejmować, bo my tu w tej chwili rewolucji nie zrobimy, ponieważ to już jak gdyby jutro, pojutrze wchodzi, prawda, w życie, że my powinniśmy tu zaproponować na przykład zdjęcie rewolucji 2015 roku. Bo inaczej to znaczy, co, mędrik. Pana propozycją jest określenie terminu. Terminu, żeby to, prawda, to jak gdyby, prawda, rozszerzyliśmy, wyszły decyzje, zostało to rozpisane, publikacje wszyscy przeczytali i tak dalej. W związku z tym. A poza tym pewne wnioski może jakieś dodatkowe wyciągniemy po tym, co nastąpi, po tym roku 2014, gdzie ta strefa będzie obowiązywała w części naszej dzielnicy i ewentualnie, prawda, żeby to wprowadzić już na całą dzielnicę, ale od w roku 2015. To bardzo by prosiło zapisanie, jaka byłaby Pana propozycja, jeśli chodzi o hotel. Bardzo proszę. Tu jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie rozszerzenie tej strefy płatnego parkowania zrodziło taką sytuację, że stare strefy, mieszkańcy starych stref mogą parkować w całej strefie. Natomiast w tych nowych rozszerzonych mieszkańcy mogą parkować powiedzmy w promieniu 4 swojego mieszkania. No więc jaka jest jakby równowaga pomiędzy mieszkańcami jednej części miasta, mieszkańcami drugiej części miasta? Więc jeżeli myślę, że to jest też zasadnym byłoby wniosek o usunięcie tego punktu z tejże uchwały, która od 1 lutego zacznie obowiązywać. Tak, jest wniosek. A czy nie lepszy byłby wniosek, aby ujednolicić te zasady? To znaczy, żeby no, dalej strefy też to właśnie bo tak rozumiesz. No nie, bo jeżeli będzie takie parkowanie właśnie jak w starej strefie, to znaczy, że każdy sobie może w dowolnym miejscu parkować, no to rzeczywiście nie uzyskujemy tego efektu, o który nam chodzi. To znaczy, żeby ludzie tak znowu bardzo nie korzystali z samochodu. Po prostu. Bo to też taką ma, też taki ma cel. Prawda? Między innymi oczywiście, no to nie jest jedyny. Tylko jeżeli mamy to, co powiedział
kolega Marcin, cztery ulice wokół stałego miejsca zamieszkania. Jak się okazać może na przykład, że te cztery ulice będą zajęte, to trzeba przejechać dalej i co już płacić na przykład? To jest pytanie zasadnicze. No właśnie, co? Co się powinno wprowadzić? Problem jest taki, że na przykład mieszkając przy alejach, na alejach nie mogę zaparkować, bo jest zakaz. Tak. Więc jedna ulica odpada. Mazowiecka, Lubelska, sąsiadujące, Śląska. W zasadzie nie ma takich, rzadko się zdarza, żeby coś znaleźć. Bardzo często z własnego doświadczenia wiem, że się parkuje albo na Cieszyńskiej, albo no, ale teraz to jest granica strefy. To, no, jest, właśnie, to jest bardzo blisko granicy strefy. To jest takie... Tak, tylko że właśnie kontrolując tą myśl, to ja też uważam, że to jest niebezpieczeństwo i byłbym większym zwolennikiem, żeby można było w całej strefy parkować. Tak, z tego względu, że miasto też wprowadza politykę taką, że można kupić sobie abonament osobowy na strefę. Czyli jeżeli już ktokolwiek będzie chciał przed tej strefy właśnie, żeby parkować najbliżej możliwego miejsca i potem iść dalej, to gro osób, które będą chciały parkować w tym miejscu, wykupi ten abonament i istnieje niebezpieczeństwo, że mieszkaniec nie będzie mógł zaparkować. Nie będzie w ogóle 10 zł, nie będzie miał miejsca, które w cudzysłowie mu się, no, pod tym swoim domem w pewnym sensie należy. A przynajmniej powinno. Więc to jest za duże niebezpieczeństwo i to możemy dojść do absurdalnych sytuacji przez to. Dlatego powinniśmy projektować przede wszystkim maksymalny interes mieszkańców, żeby oni mogli parkować. Jak najbliżej się odnosi. To bardzo prosiło o sformułowanie tego w formie poprawki. Ty masz pan bardzo ja też chciałbym się podzielić taką jedną dygresją na temat tej nowej strefy, która powstaje. Mianowicie wyczytałem w ubiegłym tygodniu, że ta strefa będzie generowała jakby najwyższe koszty, to znaczy obecnie dochód ze strefy płatnego parkowania dla miasta to jest 24 miliony złotych. Według szacunków dochód po jej rozszerzeniu będzie wynosił roczny 37 milionów złotych. Natomiast koszt utrzymania rozszerzonej strefy to grubo ponad 39 milionów złotych. Także pierwsza informacja jest taka, że do tego wszyscy dołożymy, do tego umysłu. A druga rzecz to jest taka, że mieszkańcy będą dodatkowo musieli finansować firmę, która będzie obsługiwała strefę. I w tych nowych podstrefach wyznaczonych koszt stały, czyli to, co trafia do kasy firmy obsługującej strefę, będzie wahało się między 59 a 69% przychodów. To są zabójcze kwoty. To jest skandal. Ta cała zabawa w to wyłudzanie pieniędzy od mieszkańców to jest skandal. I to będzie niedochodowy interes. Znaczy będzie dochodowy dla firmy, która to będzie prowadziła. Ale ma powstać spółka miasta, która... To będą stołki. Nie jest taka proszę. Pan radny. Znaczy to są, wydaje mi się, dwie niezależne rzeczy. To znaczy jedna z tego, jak te pieniądze są zarządzane, które są wybierane i tutaj faktycznie można pewnie, no jeżeli te dane są takie jak tutaj... To są szacunki z ten, no to rzeczywiście można... No budzi pewien niepokój albo przynajmniej. Natomiast jeżeli chodzi o sam fakt, to też strefa moim zdaniem ma pewne ułatwienia prowadzenia mieszkańców, bo za drobną opłatą ma zapewnić im wreszcie możliwość korzystania z miejsc, które nie zapewnić. Natomiast chciałem przede wszystkim właśnie poprzeć tutaj jeszcze, chociaż to już jest pewnie kolejne głosy, może nie ma sensu, ale skoro już zabrałem głos, to powiem, że właśnie kwestia tych parkowania to nie tylko narusza zasadę równości, że tutaj właśnie w naszej strefie można parkować tylko w obrębie czterech ulic, w strefie innej nie. I moim zdaniem mogłaby ta uchwała być z powodzeniem skażona tak naprawdę i to jest niebezpieczeństwo w ogóle dla całej uchwały tak naprawdę jej funkcjonowania, bo ona pozostaje ewidentnie na przykład zasady równości. Ale ja właśnie bym poszedł w tym kierunku, żeby ten zakaz z naszej dzielnicy, żeby po prostu to ograniczenie wyeliminować, dlatego że no, tak naprawdę strefa ma podstawowym zadaniem strefy ma być ułatwienie życia mieszkańcom, a nie im utrudnienie. I trudno na przykład łatwo sobie można wyobrazić, że jakaś osoba nie wiem, do sklepu, czy też nie
dzielnica to jest miejsce, nie tylko miejsce zamieszkania, ale też miejsce funkcjonowania, załatwiania swoich podstawowych spraw. Mieszkanie powinien mieć w ramach abonamentu możliwość korzystania z tego, nie tylko w obrębie czterech ulic, ale w obrębie swojego całej zgodnej, szerzej rozumianej miejsca aktywności życiowej. Chciałem dodać też do przedmówcy pana radnego Wiarcha, że może rzeczywiście trzeba by było powiększyć, żeby nie było to interesem, tylko żeby to było dla dobra dzielnicy całej. Bo to wynika też z ustawy o drogach publicznych. Nie wiem, czy to odpowiadać ma na interesie, czy dla dobra mieszkańców. Trzeba powiększyć rzeczywiście, żeby zawnioskować o powiększenie strefy na całą dzielnicę. Pan radny Wiarch mówił, żeby to zrobić w przyszłym roku. W przyszłym roku. Znaczy 2015. Kwestia, że nie lepiej od 14. To nie jest w ogóle jeszcze określenie za tym, może nie zmożniej tyle. Równolegle, robi się to. To już nie kwestia interesu, tylko kwestia dobra dzielnicy. Może żeby wszyscy mieszkańcy żyli w równej sytuacji. Sensu to W równej sytuacji, przepraszam, jeżeli są olbrzymie bloki i miejsca między blokami są szlabanami zasłonięte, więc ci, którzy tam są w środku, to nie będą płacić? Nie. No więc właśnie, to ten, co nie ma takiej możliwości, stoi przy ulicy, to już jest nierówność. Tak, ale to są tereny, ludzie do wspólnoty, tam to jest zagrożone, a to jest tereny prywatne. Ale pani Małgorzata, tam są tereny wieczystego użytkowania poszczególnych spółdzielni mieszkaniowej, czy na przykład uczelni wyższych, które są na terenie naszej dzielnicy. Ale taki nie wykupuje abonamentu i nie będzie mógł stać na ulicy, tylko będzie miał wjazd na swój teren. A i tak płaci podatek od nieruchomości, oczywiście. Więc jakąś opłatę ponosi. Ponosi z tytułu na przykład podatek od nieruchomości. Także oni nie będą potrzebować wykupu. Może. Będą mieli prawo chyba. Nie wiem. Właśnie tu jest obawa. No właśnie, czy będą, ale prawo powinno mieć. Bo mają na przykład dwa samochody i będą. No to tu jest dwa samochody po 10 zł za miesiąc, a dopiero trzeci. No tak, ale jak ma jeden samochód, to jeden samochód ma na terenie prywatnym, czy na terenie wspólnoty, a drugi sobie postawi tam i będzie płacił tylko za jeden. Ja nie wiem, jak jest na terenie spółdzielczym, jakie są opłaty wysokie, czy są jakiekolwiek opłaty. Nie ma żadnych. No to nie będzie to ograniczenie. Czy z tymi terenami wspólnoty, to jeszcze, czy te szczegóły akurat, ale to się tak, jak pani Małgorzata zaczęła mówić, są czasami takie, czy wspólnoty, czy spółdzielnie, że na przykład jest wielki blok, a że tak powiem, jest parkingowy, jest 5 po prostu, więc wtedy można się, nie wiem, jakiś albo standardyński między sąsiadami spodziewać, albo po prostu, że mimo tego, że jest teraz wspólnoty, to i tak ludzie zapłacą, żeby gdziekolwiek zostać. Biorąc to wszystko pod uwagę, co tutaj do tej pory zostało powiedziane, to mi się wydaje, że właśnie to jest moje prywatne zdanie, że to się wszystko zmierza nie w tym kierunku, co trzeba. Że raczej bardziej powinniśmy się skupić na takich wolno stojących, jakichś wielopoziomowych parkingach, żeby utworzyć miejsca parkingowe, a nie tworzyć taki twór jakiś sztuczny, gdzie ludzie, którzy mieszkają, to jest jakaś paranoja. Wchodzimy w paranoję i maszynka do zarabiania pieniędzy, ale ona ma, to jest wszystko ma krótkie nóżki. To jest wyzysk taki, no już naprawdę, już do potęgi. A tutaj, gdyby utworzyć alternatywnie, wolno stojący gdzieś, no parking taki okrągły, czy jak się jedzie, czy w Hiszpanii, czy gdziekolwiek, to stoją takie okrągłe, wielkie budynki, takie jak wieże, wjeżdża się tam na poziomach, się pakuje i do widzenia. To może my nie mamy takich terenów, nie mamy takich działek. Nie mamy takich działek. No jeden taki wskazać. Tak. No oczywiście. Ale niestety ja do tej pory nie powstał na parku. Ale mówiliśmy tam przy fortach. Na przykład. Tak, no ale teraz są ważniejsze. Lepiej jest wyciągnąć właśnie od mieszkańca. No tak, ale to co jeszcze panie Piotrze, jeżeli tak, to co pani Małgorzata odpowiedziała, wybudują parkingi, na przykład miasto będzie inwestorem, to miasto sobie zażyczy takie pieniądze, że nam się nie będzie naprawdę, że mieszkańcom opłacało parkować na tych parkingach. Jeżeli to będzie jeden parking, to tak, ale jeżeli tych parkingów będzie więcej, to zawsze... No ale... Ja nie przyjmę. To stąd też kasę na tym. Jak kasy nie ma w mieście, to jest raz, a poza tym na taki parking musi ile zmieścić w tym samochodzie. Nie da się. Ale tutaj po
Póki jeszcze się redaguje ta druga poprawka, to taka moja refleksja, która wiąże się też z następnym projektem, może nie bezpośrednio. W każdym razie pewnie Państwo słyszeli o tym, że na 3 maja jest taka propozycja, żeby zlikwidować parkowanie w celu parkowania płatnego na terenach przy stadionie, bo już nie mówię Wisły, bo to już chyba nie jest Wisła. W każdym razie jest to jakby ten sam sposób myślenia, to znaczy, żeby przerzucić koszty na zwykłych mieszkańców, którzy jeżeli chcą skorzystać z terenów rekreacyjnych Błoni, Parku Jordana, no to powinni za to jeszcze dodatkowo płacić za parking. No i to jakby taką jedną całość niestety w mojej ocenie negatywną się układa. Mam nadzieję, że jednak ten pomysł nie zostanie wprowadzony w życie. Można? Bardzo proszę. A propos tego tematu, to tutaj chciałem zauważyć, że jednak 3/4 miejsc parkingowych wzdłuż Błoń zajmują autobusy, autokary przyjezdne spoza Krakowa. Więc nie 3/4, jedną trzecią. No, ale uważam, że to nie jest jednak miejsce do tworzenia parkingu dla autokarów wzdłuż Błoń między parkiem a Błońmi, prawda? Jednak to powinno być, miasto powinno jednak inaczej zorganizować dojazd autokarów wycieczkowych. Nie jest powiedziane, że autokary muszą wjechać prawie na rynek, prawda? W innych miastach jednak autokary mają parkingi wyznaczone daleko i turyści muszą dojechać albo metrem, albo kolejką, albo tramwajem. Więc Błonia nie są miejscem do parkowania autokarów. Takie jest moje zdanie. No być może ten projekt prowadzenia tych parkingów przy stadionie może właśnie polegać na tym, że to powinno być miejsce dla autokarów, prawda? Może, że tak, ale wycinanie wszystkich miejsc parkingowych... To jeszcze będziemy robić. Tak, no ale to było taką formą, żeby czas na dopisanie poprawki. Przechodzimy do... Ja odczytam poprawkę pana radnego Wiercha, czyli żeby do paragrafu pierwszego Rada Dzielnicy Piątek Krowodrza wnioskuje, aby rozszerzyła strefę płatnego parkowania na terenie całej dzielnicy Piątek Krowodrza z dniem 1 lutego 2015 roku. Rok 2014 będzie czasem zbierania doświadczeń wynikających z wprowadzania strefy płatnego parkowania w części dzielnicy Piątek Krowodrza. To jest taka poprawka. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej poprawki? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Osiem głosów za, tak? Tak. Osiem głosów za, 7 przeciw, 2-3 wstrzymujące. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Kolejna poprawka. Paragraf drugi. Rada Dzielnicy wnioskuje również o ujednolicenie zakaz parkowania. Zakaz parkowania tak, aby mieszkańcy poszczególnych stref i podstref mogli parkować w obrębie całej strefy podstrefy właściwej ze względu na zameldowanie, w której mieszkają. Uzasadnienie. Celem ujednolicenia zasad parkowania jest ochrona interesu mieszkańców poszczególnych stref i podstref w sposób zapewniający im możliwość swobodnego pozostawienia samochodu w danej dzielnicy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że 16 głosach za i 2 wstrzymujących poprawka została przyjęta. Teraz przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały. Proszę. Ja mam tylko pytanie, bo my mamy tu rozszerzać ten projekt jest
strefa płatnego na terenie całej dzielnicy, a tamto jak gdyby jest, żeby... uszczegółowia, że będzie cała dzielnica dopiero 1 lutego 2015? Tak. Jak to? No to właśnie. Tam przyszło się po prostu. No nie, dobrze. No tak, szanowni państwo. No właśnie, no dlatego, dlatego ja jestem zdziwiony, ja głosowałem przeciw, bo to nie ma sensu ta uchwała. No to też głosujemy uchwałę taką z takimi poprawkami, jakie zostały zawierane. Nie, nie, to... Czy zrobiliście jakieś poprawki do wprowadzenia? Nie, to jest po prostu nielogiczne. Głosujemy nie, no to jest logiczne, nie, no, logiczne tylko, jest, ale jest odsunięte o... No tak, ale ta uchwała, panie przewodniczący, mówi o całej strefie, tak, całej ale dzielnicy. O całej no, a tutaj ma wprowadzenie będzie 1 lutego. To tylko ten przejdzie ten, który zaproponował znik tego uchwała. I de facto no, jest to no, uchwała, która... eliminuje tą naszą uchwałę, w jakim stopniu? To znaczy nie, no po prostu usuwa o rok, czyli my się udusimy, a reszta będzie zadowolona. Nie, panie przewodniczący, chodzi o to, że my chcieliśmy głosować, żeby to było na terenie całej dzielnicy. No i będzie na całej, ale dopiero za rok. Za 2015. No, tak, i wtedy będzie jedna rada dzielnicy, która może w ogóle nie będzie głosować. Wniosek jakiejś sędzi można zebrać. No tak, tylko po tym roku. Ale to już nie będziemy głosować. Osiem do siedmiu. Proszę państwa, w takim razie przechodzimy. Ale czy jednak treść tej uchwały nie powinna zostać podzielona na dwa punkty? Jeden mówi o poszerzeniu całej strefy od 1 lutego 2015 na obszar całej dzielnicy, a drugi punkt mówi niezależnie o czterech ulicach. Tak, tak, nie, to jest niezależne. To jest zupełnie niezależne. Ale my o tym nie mówimy, tylko mówimy o tej pierwszej poprawce. No tutaj wątpliwości są to poprawki pierwsze. No oczywiście, do drugiej nie ma żadnych problemów. Ale one nie są tajemnie sprzeczne. No nie są sprzeczne, nie. Ale... Nie, no tylko mówię, no, przez rok się zdążymy udusić, a zniknie to w 2016 może pewnie. No cóż, nie polecam. No i co, się niestety... Proszę państwa, głosujemy teraz cały projekt uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Przy 11 głosach za i 7 wstrzymujących uchwała została przyjęta.